Cześć, jestem Kuba, a dzisiaj pierwszy odcinek na temat skawenów. Tłumaczył Grzegorz Heretyk. Wstęp. Zła siła niepodobna do żadnej innej. Obserwują i czekają. Są niecierpliwi, lecz zabijają czas innymi czynnościami. Spiskują, a ich nikczemne intrygi sięgają niezauważone wszystkich krańców świata. Są wszędzie, lecz pozostają w ukryciu. Od gór krańca świata do dżungli południa, od jałowych wydm do barbarzyńskiej północy, żadne z królestw nie jest wolne od nich. Te ohydne istoty przez wiele wieków doprowadziły wiele starożytnych krasnoludzkich siedzib do ruiny, miażdżąc tym samym ową dumną rasę do ułamka jej dawnej świetności. W przeszłości zanieczyściły swym zepsuciem wiele miast świątyń, zimnokrwistych mieszkańców Lustrii oraz sprowadziły na imperium, największe ludzkie państwo Starego Świata, plagę głodu, która niemal przyczyniła się do jego upadku. I powierzchniowi mogą być pewni, że oni na tym nie poprzestaną. Na powierzchni rozwiązują się sojusze, panoszą się plagi, a wojny wybuchają. Wszystko dyrygowane przez owianą tajemniczą grozę, która czai się ukryta tuż pod stopami ich celu do zniszczenia. To właśnie Skaveni, a ich jedynym celem jest całkowita dominacja nad światem. Niecni Skaveni obgryzają i niszczą korzenie świata niczym rak organizm człowieka. Rozprzestrzeniają zepsucie, bezlitośnie podkopują cywilizację i czekają na okazję do rozpoczęcia inwazji. Niezliczone zastępy przygotowują się do wymarszu z podziemnego królestwa, by zdobyć prawowite dziedzictwo Skawenów. Władza nad światem jest ich przeznaczeniem, obiecanym im w niezliczonych, piskliwych szeptach wielkiego rogatego szczura, złośliwego i podstępnego boga szczuroludzi, który wiecznie skrobie w materię istnienia oddzielającą świat od wielkiej pustki. Gdy Skaveni opuszczają swe sekretne drogi i wynurzają się ze swoich podziemnych nor, robią to z jednego powodu – by rozpętać okrutną i nieludzką wojnę. Jest to koszmarny obraz niezliczonych, wygłodniałych, wijących się w chaotycznym tańcu śmierci szczuroludzi uburanych w łachmany, którzy pędzą do przodu w imię ich Boga i chęci podbicia świata. Między nimi górują kreatury stworzone nieczystą magią i maszyny zagłady, przyprawiające o zawrót głowy niejednego ludzkiego czy krasnoludzkiego inżyniera. Po bitwie zawsze znika bez śladów licznych, nieodkrytych przez powierzchniowców w dziurach, zostawiając jedynie spaloną ziemię i wyczyszczone do sna z mięsa kości. Kto wie, gdzie Skaveni znów wynurzą swoje pyski? Jedyne, co jest pewne, to fakt, że czekają w mrocznych czeluściach świata, czujnie obserwują swymi błyszczącymi czerwienią oczyma na dobry moment, by uderzyć. Biologia i fizjologia. Wszyscy przyzwoici ludzie uważają, że zwykły szczur jest odrażający. Zwiastun choroby, żywi się na naszych śmieciach i przeraża nasze dzieci. Jak niezmiernie gorzej jest z tymi parszywymi skawenami, stojący na tylnych nogach w paskudnej parodii człowieka. Szczury tak wysokie jak człowiek i obdarzone najgorszym intelektem i sprytem. Są one ciemną stroną naszych dusz. Przychodzą nas zniszczyć za nasze grzechy. Albrecht z Nuln. Spalony na stosie w 1301 roku. Skawen pod względem wyglądu fizycznego wygląda niemal dokładnie jak duże, dwunożne szczury, posiadające wystarczającą inteligencję, aby stworzyć proste narzędzie i rozmawiać w rozwiniętym języku. Bardziej utalentowani z nich są w stanie nauczyć się skomplikowanej matematyki i inżynierii. Skaveni mają średnią długość życia do około kilku lat lub mniej. Gdyby nie, często gwałtowna, wewnętrzna konkurencja ich gatunku mogliby dożyć nawet wieku 20 lat. Potężniejsi i lepiej usytuowani członkowie społeczeństwa Skawenów żyją dłużej, nawet setki lat, z powodu zażywania narkotyków, magii lub częstego wystawiania się na oddziaływanie niestabilnej substancji magicznej zwanej jako kamienie osnowy. Większość z nich ma brązowe, często brudne lub matowe futro z dużymi kłami w górnej strukturze szczęki, czerwonymi, krwawymi oczami, przerośniętymi pazurami i nagim ogonem rosnącym do wielkości długości ciała. Znaczna większość skawenów jest normalnie niedożywiona, ma chude ręce i nogi, przez co nie rozwijają się pod względem siły i wagi. Choć fizycznie słabsze niż większość ras, skaweni są naturalnie szybsi, bardziej zwinni i posiadają wrodzony talent do kopania. Przeciętny skawen nigdy nie dorówna w pełni wzrostem człowiekowi. Dodatkowo, ze względu na ich tchórzliwą naturę, rozwinęli zdolność szybkiego biegania, by skutecznie uciekać niż angażować się w bezpośredni konflikt. Ci, którzy urodzili się z białym lub szarym futrem, są najbardziej pożądani w miotach skawenów, gdyż często staną się oni szarymi widzącymi, odpowiednikiem skaweńskiego kapłana i czarodzieja w ich społeczeństwie. Czarne futro jest postrzegane jako znak prawdziwego zabójcy, więc elitarny korpus Storm Verminów czerpie swoich członków tylko z nich. Jednak jest również powszechne, że Skaveni o jaśniejszym futrze barwi je na czarno, zwłaszcza jeśli są członkami Storm Verminów. Skaveni albinosi są szczególnie rzadcy, ale nie niespotykani i są uważani za wyjątkowych i unikalnych w oczach skaweńskiej społeczności i szanowani bardziej od innych przedstawicieli ich rasy. W związku z tym ci, którzy urodzili się jako albinosi, są często zabierani od urodzenia i szkoleni, by stać się elitą elity, osobistym honorowym strażnikiem członka Rady 13. Wyglądają na dużo większe od ciebie, zwłaszcza kiedy jesteś blisko i mają te swoje pazury, szczególnie te duże i grube. Ale tak samo mają elfy oraz ludzie. Mówię ci, Skaven idzie na dno o wiele łatwiej. Całe to futro jest podstępem. Pod spodem jest tak samo chude jak goblin i równie łatwo tnie się ich dobrym toporem. Beram, krasnoludzki łowca skawenów. Przeciętny skawen jest w przybliżeniu wielkości człowieka, a typowy okaz ma średnio od 4 do 5 stóp wzrostu. Ich sylwetka ciała jest często skrzywiona, cecha, która powstała w wyniku ciasnych warunków panujących w ich naturalnym środowisku. Futro skawena jest często długie i grube, co sprawia, że doskonale izoluje ciało od zimna. Skóra wydziela również olej rozlewający się na futrze, dzięki czemu ich ciała są prawie wodoodporne. Olej ten, powszechnie stosowany wśród gryzoni wodnych, przyczynia się do tego, że skaweni są zdolnymi pływakami. Ten sam olej jest feromonem, którego skawen może użyć do wydedukowania emocji lub motywów innego osobnika. Różne zapachy feromonów mogą oznaczać inne emocje, które tylko nos skawena może zidentyfikować, takie jak strach, pobudzenie czy stres. Skóra skawena jest naturalnie grubsza niż u człowieka, a jej powierzchnia jest często pokryta różnymi bliznami, najczęściej autorstwa innych szczuroludzi. Skaweni posiadają również naturalną odporność przeciwko chorobom i plagom. Cecha, która została rozwinięta w celu przetrwania w często niehigienicznym środowisku, w których żyje większość skawenów. Struktura szkieletowa jest na ogół lekka, co daje im lepszą szybkość oraz refleks. Owe cechy są dodatkowo wspomagane przez niezwykle mocne tylne nogi, które pomagają skawenom biegać dwukrotnie szybciej niż ludzie. Sam szkielet jest również bardzo elastyczny, co pozwala im z łatwością przesuwać się nawet przez najbardziej ciasne otoczenie. Jednakże ze względu na ich fizjologię, typowy skawen jest często słabszy pod względem siły fizycznej w porównaniu z innymi inteligentnymi rasami w znanym świecie. Tak bardzo, że zdrowy mężczyzna może łatwo przeważyć i przewyższyć szczura człowieka pod względem samej siły fizycznej. Ponadto, przewaga skawenów w refleksie oraz prędkości jest okupiona kosztem wyższego tętna i szybszego metabolizmu. Aby dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość energii, przeciętny skawen musi jeść dużo częściej niż jest to uważane za normalne przez człowieka. W rzeczywistości musiałby jeść około 5 razy dziennie, co zazwyczaj sprowadza się do jedzenia rzędu wielkości własnej masy ciała w sumie. Metabolizm sprawia, że skawen jest naturalnie chudy lub nawet niedożywiony, zmuszając go do jedzenia prawie wszystkiego, co również prowadzi do częstych aktów kanibalizmu. Podobnie jak zwierzęta, prawie wszyscy skaweni mają wyostrzony słuch, który pozwala im słyszeć dźwięki z większej odległości i większym zakresie częstotliwości niż ludzie. Skaweni mają również doskonały węch, który może wykrywać zapachy z większego zasięgu niż u ludzi. Ze względu na swój podziemny styl życia, skaweni mają słaby wzrok w ciągu dnia, ale w ciemności widzą doskonale. To tyle na dzisiaj w tym króciutkim odcinku na temat skawenów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.